Ja to bym tam poszedł. Ciekawe po co? No, wczoraj mieliśmy tam interwencję i w dzień jest piękny widok, w nocy podobno jeszcze piękniejszy i przy dobrej pogodzie widać światła Wiednia. No, jasne, jasne, światła Wiednia. A o Tatrach zapomniałeś, są po drodze. Ojej, no Wiednia może nie widać, ale może światła Krakowa? To następny. Nie no, Kraków może być widać. Tak, jasne, jak się wysilicie, to po drugiej stronie zobaczycie Bałtyk i Sztokholmu światła jeszcze. Podobno to ja jestem ten drętwisz w tym szpitalu. Gdzie jest twoja dusza naukowca? Stawia się tezę, a potem próbuje się ją potwierdzić. Zając postawił tezę, że widać światła Krakowa. Albo Wiednia, królik. No właśnie mówię, albo Wiednia. Ty, a mówisz to jako prawdziwy ordynator, czy ten, za którego się przebrałeś? A co za różnica? Trzeba to potwierdzić. Ja bym tam sprawdziła. Nie, ja nie też. Wierzę, po prostu nie wierzę. To jest ostatnia szansa, bo te piętro ma być niedługo zamknięte. Jakiś szycha ma mieć tam biuro. O, wpuszczą nas? W końcu jeden z nich wciąż u nas leży. No trzeba zagadać. A jak nie, zawsze jest jeszcze Zygmunt. Dobra, bo Janek to się boi, nie? To nie chcesz... boję się, nie boję się, tylko nie chcę się wydurniać. Oho, kto to mówi? Człowiek w głupiej czapce. A zwariowaliście? Naprawdę chcecie tam iść? A no ba! No pewnie. Pewnie. A kto wymięka? Pała. Znaczy cienias. O nie! Przepraszam, damy. Cienka pała. Ja nie jestem cienias, idę. Kasieńka. W tych butach? Tylu kilometrów na pewno nie przejdę. No i widzisz, młodość, naiwność. A ja mam. Idziemy. Kasieńka, no to co możecie zanieść, co? Ty się żałowała. No, zanieść? Nie, 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 to nie. No dobra, jak pani Dorotka mówi, będziesz żałowała, Bartek. Będziesz Bartek. Żałowała. Wracaj tu! Nie giną. Tak, i potem całe życie będą się z nas lali. Błagam cię, jak dzieci. Co, może jeszcze światła Paryża też widać, co? Dobra, chodź. Nie wierzę.